Mhm, niezły okaz. Mhm. Miesiąc tropienia i podchodów, ale wreszcie dorwałem sukinsyna. Gratulacje, a na co ci jego trupło? Wypchasz jej i postawisz przy kominku na pamiątkę? No, nie głupi pomysł. Tylko wpierw skończę sekcję. Ten katakan był szybszy niż inne. Szybszy i silniejszy. Chcę go sobie dobrze obejrzeć. To może też rzucę okiem. Chcesz czynić honory? Nie, dzięki. Ty tnij, a ja coś przegryzę. Obejrzyjmy jego głowę. Długie włosy czuciowe, płat czołowy wydatny, ale w normie. Uszy długie, z kolczykiem? Widziałem już coś takiego. Niektóre osobniki lubią błyskotki, jak sroki. A co w pysku? Zęby pożółkłe, stępione, brak górnej dwójki, siódemki, dolnych siekaczy. Widać nie nitkował. Dobra, jedziemy dalej. Otwórz mu brzuch. No jak, coś ciekawego? Niestrawione resztki. Chyba z paru dekad. Ludzkie włosy, sprzączka od paska, parę miedziaków i złoty pierścionek. Chcesz wziąć dla Yennefer? Starczy wyszorować i będzie jak nowy. Nie, dzięki. Nosi tylko srebro. Jej strata. Reszta w normie. Poza marską wątrobą. Lubił chyba wysysać krew z pijaków. Niezłe szpony. Na oko z 15 cali. Rosną całe życie. Miał 110-120 lat. Nogi muskularne. Zwłaszcza łydki i stopy. Mówię ci, szybki był. W jednej chwili tu, w drugiej tam, ciągle w cieniu. Prawie go nie widziałem. Tego w końcu dopadłeś. Aj, długa historia. Opowiem ci innym razem. Chyba na razie wystarczy. Obu stary osobnik, doświadczony. Warto wypracować metodę na określanie wieku katakanów na podstawie śladów. Żeby nie trafić na takiego, będąc nieprzygotowanym. Warto, zgadzam się. Ale później. Trzymaj się, Eskel.